Dzień dobry, jak tam samopoczucie? Witam Ciebie w kolejnym treningu odchudzającym, czwarty dzień naszego wyzwania. Znowu wracamy do interwałów. Pierwszy trening to były interwały, potem cardio, potem brzuch. Teraz znowu mocne spalanie na całe ciało. Zrobimy sobie tabatę razy 4. Tabata to są 4 minuty. Maszeruj, połóż dłonie na biodra, kolana staraj się wysoko podnosić. Łopatki ściągnięte, proste plecy. Pilnuj, żeby się nie garbić podczas ćwiczeń. Maszeruj, maszeruj. Wysoko nogi. Powoli podnosimy temperaturę. Pamiętaj oddychać przez nos. I uwaga, przechodzimy do truchtu. Jedna ręka, wymachy do przodu. Ta sama ręka do tyłu. Druga strona do przodu. Druga strona do tyłu. Chwilę się rozgrzejemy i potem będziemy działać już z tabatami. Otwieramy, zamykamy. Otwórz, zamknij. I jeszcze dawaj. I to samo po skosie. Skos, skos. Wydech, wydech. I jeszcze po dwa razy. Super. Ręce na biodra i krążenie w stawie biodrowym. Nogi proste. Zmień kierunek. Super. Przechodzimy nad płotkiem. Płotek, płotek. Hop. Otwieramy biodro. Dostaw nogę. Daj znać koniecznie w komentarzu, jak poprzednie treningi, czy Ci się podobały, czy dobrze się ćwiczyło. Czy robisz po kolei ćwiczenia, filmy. I pod spodem teraz. Bok, nisko, góra. Hop. Tak jakbyś chciała się skradać. Szeroko, niski przysiad. Staraj się najpierw zrobić przysiad i później dopiero opuszczasz pupę i przechodzimy ciężarem z jednej nogi na drugą. Super. Przysiady, zwykłe przysiady na rozruszanie stawów kolanowych. Pilnuj prawidłowej postawy i prawidłowej techniki. Opuszczamy pupę najpierw. Pupa schodzi w dół. Kolana nie wychodzą za linię palców u stóp. Staraj się, żeby one były w jednym miejscu. Dobrze, za kroki, pojedyncze, hop, góra, hop, góra. Noga tył, na sekundę dół i wracaj. Spokojny oddech. Rozgrzewka jest po to, żeby podnieść temperaturę i żeby rozruszać stawy. Dobrze. Wymachy, noga prawa, lewa ręka. Mocny wymach i wydech. Wydech. Noga prosta. Dotknij po skosie dłoni. Unieś nogę jak najwyżej. Staraj się
coraz wyżej ją podnosić. Coraz wyżej. Mocny wymach z biodra. Jeszcze dwa razy i zmieniamy nogę. Hop. Wysoko. Tak jest, dawaj, dawaj, jeszcze wyżej. I jeszcze dwa razy. I uwaga, znowu trucht. Spleść dłonie w koszyczek, czyli łączymy je między palcami. I teraz szybko pracujemy w różnych kierunkach nadgarstkami. Dawaj. Super. Wahadełko. Do boku. Ręce. Wysoko. Wysoko. Na palcach. Kolano ugięte. Ręce szeroko. Kciuki do góry. Stopy do przodu. Podskoki. Przód. Trzymaj ręce prosto. Jeszcze. Cztery, trzy, dwa, jeden, skręty bioder. Mocny skręt. Kolana blisko, stopy blisko siebie. I mocno skręcaj biodra. Jeszcze mocniej. Cztery, trzy, dwa, jeden, pięty pośladki. I szybko. Uderz, uderz w pośladek. Prosta sylwetka. Nie garb się. Pilnuj tego, żeby w trakcie ćwiczeń nie garbić się, mieć proste plecy. Cztery, trzy, dwa, jeden, super. Maszeruj. Na podłogę mata będzie potrzebna. I butelka wody do picia. Działamy. Startujemy za 10 sekund. Pierwsze ćwiczenie to wykop i wypad nogi do tyłu. Robimy to jedną nogą. 20 sekund wykonujemy ćwiczenie i staraj się robić to najszybciej. Start. Kopniak, noga. Kopniak, noga, wypad. Hop. Wydech. Dodaj opuszczenie ręki. Kop. Pamiętaj, kopniak prowadź z uda, z biodra. Jeszcze dwa. Jeden. Dobrze. Druga strona to samo. Pierwsze 20 sekund za nami. Trzy, dwa, jeden. Start. Hop. Hop. I tempo. Proste plecy. I działamy. 20 sekund. Tyle potrzebujemy na ćwiczenie. Tyle trzeba, żeby się dobrze, skutecznie zmęczyć. Super. Idziemy na dół. Podnosimy się. Deska. Idziemy do deski. I wyprost. Ale kolana w górze cały czas są. Doskocz stopami. Kolana blisko. Doskocz. I wyprost z powrotem do deski. I prostuj się. Hop. Napnij brzuch. Jesteś deseczką. Prosta jak deska. Super. Zostajemy w dole. Robimy pompkę z leżenia. I dwa przeskoki nogi szeroko, wąsko. To znaczy połóż się. Wyprost, szeroko, wąsko. Hop. I dwa razy szeroko, nogi wąsko.
podnieś się mocno, szybko, napnij wtedy całe ciało, napnij brzuch. Pięknie pracujemy tutaj klatką, ramionami. Świetnie. Dobrze, mamy połowę tabaty za sobą. Druga część tej serii, uwaga. Start. Hop i noga. Wysoko, wysoko i wypad nogi do tyłu. Noga prosta. Hop. Dawaj, dawaj. Dwa, jeden. Świetnie. Druga strona. Kiedy jest, kiedy ćwiczysz, wtedy jest wydech. Kiedy masz wysiłek, wydech, wdech, wydech, wdech. Wyżej noga, dawaj. Dawaj, im więcej się zmęczymy, tym więcej spalimy kalorii. Pięknie, dół i lecimy. Pompka z łokci i doskocz kolanami. Tutaj świetnie pracuje całe ciało, mocno pracuje brzuch, mocno pracują ręce. Pracują również pośladki. Dobrze, zostajemy. Pompeczka i dwa razy szeroko, wąsko nogi. Jak jesteś w stanie zrobić zwykłą pompkę po prostu, to oczywiście dawaj, rób. Mi po prostu wygodniej jest się położyć i całkowicie podnieść. Jeszcze dawaj. Zaraz przerwa. Dwa, jeden. Dobrze. Pauza. Kolejne 4 minuty przed nami, pajacyki, ręce szeroko i ręce przed sobą wąsko. 4, 3, 2, 1, start. Szybka praca. Bardzo szybko, dawaj, hop, hop. Nie garb się, głowa wyprostowana. 3, 2, jeden. Dobrze. Przysiad wąski i szeroki, ale robimy w przeskokach. I cały czas jesteś w dole. Start. Hop, hop. I przeskakujemy na zmianę. Stopy na zewnątrz i na wprost. Na zewnątrz, na wprost. Cztery, trzy, dwa, jeden, dobrze. Scyzoryki, połóż się na plecy. Unosimy jednocześnie klatkę, ręce i nogi. Jeżeli będzie ciężko, to nogi pojedynczo, pojedynczo do nogi. Start. Hop. I odłóż nad ziemią. Hop. Góra. Wydech. Wydech. Wdech jak nisko. Świetnie. Klęk. Kolana w górze. Wyprostuj się do deski i przyciągnij kolano po skosie. Hop, hop, skos, skos. Doskocz, wróć, skos i skos. Ręce proste pod ramionami. Wyskocz i skos.
Kolanami nie dotykasz podłogi. Świetnie. Wracamy i całość powtarzamy. Super, dawaj. I pajacyk, zwykły pajacyk. Najprostsze ćwiczenie. Podstawowe ćwiczenie, które znamy doskonale ze szkoły. Pięknie, dawaj, szybko i szybciej, szybciej, szybciej. Świetnie. Przysiadę. Pamiętaj, pupa nisko. Tutaj skupiamy się na pupie. Kolana nie wychodzą za linię palców u stóp. I przeskakuj. Otwórz, zamknij. Otwórz, zamknij. Dobrze, jeszcze 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Świetnie. Scyzoryki. Jednocześnie, góra, dół. Otwieramy, unosimy. Jak ciężko to pojedynczo, jak ciężko to noga, dół i druga noga, dół. Ale staraj się robić całymi biodrami. Obydwie nogi, złącz je, blisko siebie kolana. Prostuj nad ziemią i z mocnym wymachem podnieś. Dobrze. I znowu klęk, wyprost i dwa skosy na brzuszek. 3, 2, 1 i go. Hop, hop. Proste plecy, prosty kręgosłup. Pięknie pracuje tutaj teraz całe ciało. Wszystko pracuje. Pięknie, dobrze. Znowu przerwa. I kolejna, trzecia część. Przysiad, wyskok, przysiad, zakrok. I znowu przysiad, wyskok i zakrok na drugą nogę, czyli noga do tyłu, kolano nisko. Uwaga, przygotuj się, wyskocz. Hop, zakrok, hop, wyskocz, hop, druga noga. Wydech, kiedy jest wyskok. I wysoko, dawaj, dawaj. Hop. Pięknie, jak najwyżej i spokojnie lądujemy. Najpierw na palce, potem pięta. Świetnie. Zakrok i kopniak. 10 sekund na jedną stronę i 10 sekund na drugą. Uwaga. Go. Hop, kopniak. Hop. I mocno pracuj, szybko. 3, 2. Jeszcze jeden, hop. Druga. Wydech. Wydech. Wysoko. Wysoko prowadź nogę. Świetnie. Deska i kopniak po skosie. W podporze. Na prostych rękach. Uwaga. Start. Hop. Kopniak. Hop. Druga. Wydech. Wydech. Działamy. Dawaj, dawaj. Przekręć biodra. I wykop. Super. Mostek, czyli odwracamy się. Nogi szeroko, wąsko i pupa nisko. Nisko, szeroko, wąsko. Nisko, szeroko, wąsko. Czyli pompeczka na triceps. Rozłóż nogi i wróć. 4, 3, 2 i ostatnie powtórzenie. Świetnie. Wracamy.
powtarzamy całość. Przysiad, wyskok, zakrok. I start. Hop, noga. Tył. I dawaj, pracuj, pracuj. Pracuj, naprawdę niewiele czasu trzeba, żeby być w dobrej formie. Niewiele trzeba, żeby poćwiczyć trochę. 3, 2, 1. Super. Zakrok i wykop. Głęboko wciągaj powietrze nosem. I start. Pracujemy. Jedna noga. Jedna strona. 2, 1. Zmiana nogi. Zmiana druga. Dawaj, dawaj. Dobrze. Jeszcze jedno powtórzenie. Świetnie. Deseczka kopniak. Pracujemy mocno brzuchem, ramionami. Proste plecy. I start. I szybko. Szybko wykop. Dawaj do boku. Po skosie, prawa do lewej. Jeszcze. 3, 2, 1. Super. Mostek. Pupanisko i przeskok. Szeroko, wąsko. Dobrze, uwaga. Start. Pupanisko. Opuść klatkę. Łokcie zostają w tym samym miejscu. Jeszcze 5 sekund. 3, 2. To ostatnie powtórzenie. Świetnie. Przerwa i przed nami ostatnia część. Ostatnia część, zaczynamy za 10 sekund. Szybkie nóżki, czyli szeroko nogi i na palcach tupiemy, ale samymi biodrami pracujemy. Staraj się klatki nie ruszać. 2, 1, czas start. Klatka jest nieruchomo i teraz pracuj, pracuj mocno. Nogami tupiesz. Tupiesz, tupiesz. Dawaj, jeszcze, jeszcze, jeszcze 5 sekund. 2, 1. Pięknie. Super. Przeskoki do boku. I zakrok po skosie. Opuszczaj rękę wtedy. Po skosie ręka. Uwaga. Hop. Przeskocz. Przeskocz. Hop. Przeskocz. Noga tył. Ugięta. I dotknij podłogi. Dawaj, jeszcze 4 sekundy. 3, 2, 1. Ostatnie. Super. Kolana wysoko. Dodaj ręce i unosimy kolana wysoko. Uwaga, start. To tak jak bieg w miejscu, ale z kolanami unoszonymi jak najwyżej. Wyżej, wyżej. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nie kończ na jedynce, kończ na zerze. Nie oszukuj, 20 sekund. Połóż się, ręce i nogi jednocześnie w górze, start. Góra, biodra w górze i łopatki w górze. I wytrzymaj, wytrzymaj. 8 sekund. 3, 2, 1, plus. I znowu powtarzamy. Zobacz, jak szybko minęło. Szybkie nóżki, ale teraz takie najszybsze w całym wszechświecie. Start.
Dawaj, dawaj, dawaj. Bardzo szybko. 10. Tak jest. To ostatni raz. Ostatnie 5 sekund przyspiesz. 4, 3, 2, 1. Dobrze. Przeskoki. Rękę po skosie. Do dołu. Uwaga. Start. Dotknij podłogi obok stopy. Jeszcze 5 sekund, 5 sekund, dawaj. 4, 3, 2, 1, plus. Dobrze, kolana wysoko. Ostatnie, ile? Ostatnie pół minutki. Dawaj, dawaj, uwaga. Start. I mocno pracuj do samego końca, bo już kończymy. To już koniec. Wysoko kolana, szybciej, szybciej, szybciej. 4, 3, 2, 1, luz. I kładziemy się. Kładziemy się, ale jeszcze nie odpoczywamy, jeszcze 20 sekund. Jeszcze 20 sekund, nogi w górze, ręce w górze, start. Super. Jeżeli będziesz miała nogi bliżej ziemi, czyli niżej, to wtedy mocniej pracuje twój brzuch. Klatka w górze. 4, 3, 2, 1, 0. Super. Pięknie. Dobrze, zostańmy już w tej pozycji. Połóż się. Wyciągnij nogi i wyciągnij ręce. I spokojnie oddychaj, wciągaj powietrze nosem. Przyciągnij jedno kolano do siebie, druga noga jest wyprostowana na podłodze. Zrób tak 5 głębokich wdechów. Zamiana nogi. Samo na prostych nogach. Wyprostuj w kolanie i staraj się jak najbliżej ją przyciągnąć do siebie, ile dasz radę. I tak samo 5 wdechów. Zamiana nogi. Super. Uginamy nogi w kolanach i przekładamy je na jedną stronę. Kolana na podłodze, ręką dociskasz kolana do ziemi. Druga ręka jest wyprostowana i twoja głowa, wzrok skierowany za ręką wyprostowaną, czyli do tyłu. Łopatki przyklej do podłogi. Kolana się dotykają i mocno leżą na podłodze. I powoli się wyprostuj i zmień stronę, zmień kierunek. Przełóż kolana do drugiej strony, ręka wyprostuj, wzrok za ręką. I tak samo 5 wdechów. Dobrze, uginamy kolana. Stopa na kolano, chwytamy pod nogą, pod kolanem i dociskamy do siebie. I spokojnie uspokajamy organizm. Bardzo się cieszę, że się widzimy w tym momencie, że dotrwałaś do końca treningu i do rozciągania. Chciałabym, żebyś skończyła to wyzwanie tygodniowe i wtedy dopiero oceniła, czy chcesz dalej ze mną ćwiczyć, czy nie, bo podejrzewam, że w związku z kwarantanną jest dużo osób nowych na moim kanale. Pojawia się dużo nowych widzów. Zmień stronę. Dlatego też mam nadzieję, że razem uda nam się zrobić to wyzwanie tygodniowe, że nie poprzestaniemy w połowie. 7 treningów, 7 dni zrobiłam
Ułożyłam je tak, żeby dało się je wszystkie zrobić po kolei i żeby też nie pracowały tak wszystkie partie mięśniowe od razu, żeby nie przemęczać, tylko raz robimy szybko, a raz odpoczywamy, raz brzuch, raz pośladki. Więc też wydaje mi się, że osoby początkujące powinny bardzo fajnie sobie z tym treningiem poradzić. Teraz chciałabym, żebyś położyła się na boku. Na boku chwytamy za kostkę i dociskamy do pośladka piętę. Mocno, zrób wydech i jeszcze mocniej, jeszcze głębiej. Jeszcze głębiej ciągniemy za kostkę. Więc po dzisiejszym mocnym interwale jutro będzie coś lżejszego, więc też trochę odpoczniemy, ale na pewno się poruszamy i tak samo około 30 minut będzie trwał trening. Dobrze, i to samo druga strona. Chwytamy za kostkę i dociskamy do pośladka. Trzy, dwa, jeden, dobrze. Powoli się wyprostuj. I jeszcze zrobimy skłon do boku. Unosimy rękę nad głową wysoko, druga wygodnie na biodrze i powoli opuszczamy klatkę do boku. I jeszcze chciałabym przypomnieć, że dzisiaj mamy czwartek, więc na drugim kanale pojawia się nowy trening. Na drugim kanale, tym międzynarodowym, nowy, krótki trening. Więc jeżeli będzie Ci mało po tym zestawie, to zapraszam na drugi kanał. Dobrze, i zmień stronę. Dobrze, jeszcze łydki. Noga wyprostowana do boku, palce zadarte, chwyć za palce. I tak samo po 5 sekund, 5 wdechów. Druga strona. Równie dobrze możesz to ćwiczenie zrobić, podchodząc do ściany i po prostu oprzeć palcami się o ścianę, zadrzeć palce do góry i przycisnąć się do ściany. Tak samo fajnie Ci się porozciągają łydki. Dobrze, wyprostuj. I z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że miło spędziłaś trening. I że jesteś zadowolona. Jeżeli tak było, to łapka do góry, zostaw komentarz, zostaw swoją opinię, subskrybuj kanał, bo wtedy będziesz dostawać powiadomienia, jak pojawią się nowe treningi na kanale. Zapraszam na Instagram, na naszą grupę, na fanpage'u Fitnesski Moniki i oczywiście obserwuj mnie na fanpage'u i zapraszam do subskrypcji drugiego kanału. Link do niego znajdziesz w filmie w opisie. Do zobaczenia, do jutra. Pa!